taka szkolna wiedza maturalna na przykład przydaje nam się w takim codziennym życiu? No, logiczne myślenie, to co tam jakieś pisanie pism jakichś, no przydaje się, jak się nie przydaje, to człowiek się rozwija, nie? No może najmniej tej Polski tak generalnie, może nie mam do czynienia z tym polskim po prostu, tak? Najwięcej chyba korzystam z matematyki tak naprawdę. No i język, owszem, język. No ja wiem, czy na co dzień, no zawsze to coś w pamięci zostaje i na pewno się to przydaje w życiu. No nie bardzo. Nie bardzo? A nie czemu bardzo. Według ciebie? No, akurat pracuję w takim zawodzie, że no nie jest mi to potrzebne. No jak nie? Musi się przydać. Teraz jak pani pracuje, to tylko. Bo tak bez szkoły to już nie ma. Tak. Nawet teraz do zamiatania, sprzątania trzeba mieć wykształcenie. Pamięta pan, kto napisał lalkę? Bo lalka oczywiście. Właśnie... Oczywiście. Tak? Głowacki czy Prus, jak pani woli. Dobrze. A fragment pana Tadeusza na przykład potrafi pan powiedzieć? No powiem. Litwo, znowu ja to jesteś jak zdrowie, ile cię ceni, trzeba, ten tylko się dowie. Nie pamiętam. Szczerze powiem, że uczyliśmy się nawet jakichś fragmentów, pamiętam na pamięć, ale nie pamiętam, na teraz nie wiem. Z geografii teraz pokażę panią flagę. Czarny, czerwony i żółty. Matko. Sandrunia, czarny, czerwony i żółty. Niemcy. Dobrze, pan wiedział. Jakie kraje sąsiadują z Polską? Ale teraz mi pani powiedziała. Niemcy, na pewno Czechy, tak? Rosja, nie wiem, Słowacja? Tak podejrzewam, że Słowacja. Nie wiem, więcej nie pamiętam. O, proszę panią, Rosja, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy. Co jeszcze pani potrzebuje? 2 plus 2 razy 2? 8. 8, a nie 6? Nie. 8, tak? 4, 8. 2 plus 2 razy 2. 2 plus 2 to jest 4 razy 2, 2 8. Na pewno 8? A nie, 2 nie, razy 2, 4. 4 i 6. 4 razy 2. 2, dodać 2 razy 2. No to 2 razy 2, 4, dodać 2, 6. 6, czyli nie 8, tylko 6. 2 plus 2 razy 2. 8. 8? No. Na pewno? No jak nie? Założymy się? No założymy. 2 razy 2, 4 plus 2, 6. Czyli nie 8? Nie. Trzeba na... W którym roku? Tak, czyli będzie 4 plus 2, 6, tak? Mhm. Dobrze? Dobrze. A więcej to brutto czy netto? To się przydaje przy pensji, przy liczeniu. Tak, wiem. Moment, bo myślę. Mhm. Dostajemy netto, a lepiej by było, gdybyśmy dostawali brutto. Tak, to znaczy, czyli właściwie to znaczy, że brutto jest więcej, tak? Tak. W którym roku zburzono Kalisz w trakcie pierwszej wojny światowej? Nie wiem. I chyba się o tym nawet nie uczyłam tak naprawdę. W którym roku zburzono Kalisz w trakcie pierwszej wojny? O Jezus, było niedawno. W którym roku? W którym roku, no. Tak, zburzono Kalisz. O matko. Była bla... Wisiało było na tym. W tamtym wisiało. Roku minęło 100. No to 100, no to ile to jak jest 2015? Aha, 15. Ale w tamtym roku. A w tamtym roku, 14 odjąć 100? To będzie 1900... No i? 100, 1920, 1914? Dobrze. Druga wojna? Druga. Matko, jedna była 39, a druga 45, ale która kiedy?